Rozejrzałem się, chwyciłem go na ręce i pobiegłem z nim do domu. Tam już walenie do drzwi, a Józek krzyczy z dołu: słuchaj, moja marynarka, tam są dokumenty. Ojej, to jest wojsko jakieś, ktoś tutaj idzie. Wchodzą do naszej klatki. Po chwili walenie do drzwi. Rany boskie. Nie, zawsze było w tych opowieściach tak, że z jednej strony są ci, którzy jadą tramwajem i patrzą na płonące getto i mówią, palą się te wszy, a z drugiej strony właśnie są ci, którzy w ogóle bez zająknięcia, bez zastanawiania się dlaczego, ryzykują. To jest to, co wynikło z uratowania tego niemowlęcia. Czyli w sumie mam trójkę wnuków. Jedną córkę, ale trójkę wnuków. Zięcia prawie jak syna. I to wszystko dlatego, że kiedyś tam mnie uratowano. W domu nigdy się nie mówiło Żyd, czy to gorszy jest, czy lepszy. Koleżanki miałam, Żydówki. To były najbliższe koleżanki mojej mamy i ona później w normalnym ludzkim odruchu starała się ratować, pomagać im. No, znam historię prababci i pradziadka. Oni ukrywali podczas wojny Żydów w Polsce. Ale jak człowiek sobie pomyśli o całej tej sytuacji dookoła, czym to groziło, no to skóra cierpnie. A skoro to było tak niebezpieczne, że za pomoc Żydom, czy za ukrywanie Żyda groziła kara śmierci, to dlaczegoście to robili? To dla mnie nie ma żadnego znaczenia, ani kolor skóry, ani wyznanie, ani przynależność do partii. Człowiek jest człowiekiem i zawsze trzeba się w stosunku do niego przyzwoicie zachowywać. I'm focused not on why weren't there more. I'm focused on the fact that we did have as many as we had, and our obligation to honor them, remember them, and most importantly, to learn from them.